Hej, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania przedostatniego odcinka naszej serii Zagrajmy w Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Powolutku wchodzimy już w takie finałowe etapy kampanii. Przed nami misja Niedokończone Sprawy. Znajdź i zabij Makarowa w jego kryjówce na Kaukazie. It's been a tough week, gentlemen. We've lost more than we ever dreamed. But we will recover. I've got a blank check, and we're going to use every cent of it killing Makarov. Despite what the world may say, we are not savages. We don't kill civilians. We use precision. There's an evil man hiding in these shadows, and we're going to bring him into the light. Once his face is revealed, we will write history, gentlemen. These are the last safe havens left on Earth for Makarov and his men. Sounds like we gotta be in two places at once. Impossible? Not for the 141. 50-50 chance to take out Makarov, eh? Captain Price, request permission to take the safe house with Roach. Granted. Soap and I will take the boneyard in Afghanistan. Very well. We will cut off all avenues of escape. This ends now. Strange. Could have sworn we ended this war yesterday. A więc przeniesiemy się różnymi bohaterami w dwa miejsca. Sniper's in position. Strike team, go. Engage Makarov on sight. Roger that. Solid copy. Let's go. Let's go. Czyli jako Roach ruszamy z Ghostem. A później przyjdzie pora na Soapa i kapitana Price'a. Niestety daliśmy się podejść, trochę nas ogłuszyło. Ale spokojnie, damy sobie radę, musimy tylko chwilę przeczekać i będziemy atakować. No, teraz nie postrzelić kurde naszych. Muszę uważać, do kogo rzeczywiście strzelam. Łatwo tutaj o pomyłkę. Dobra, dobra, dobra. Jaki celownik, kurczę. Naprawdę się boję strzelać, bo mogę zaraz trafić kogoś z naszych i tyle z tego będzie. Jezu, tu są następni jeszcze. Niedobrze, niedobrze. Zaraz to się źle skończy dla mnie. Jeszcze granat w dodatku. Ale dobra, jakoś to przetrwaliśmy, tylko że momentami kompletnie nic nie widać, niestety. Tutaj Ghost. Przynajmniej mamy jakiś punkt odniesienia, kurczę, jak widzimy jednego z naszych. Dobra. Problem polega na tym, że tutaj jeszcze zostali. Roger, firing javelin, danger close. Moving vehicles have been neutralized. Be advised, we have not, I repeat, we have not spotted Makarov, and no one else has left the house. Those trucks may have been decoys. Over. Roger that. We're advancing on the house now. Dobra, a więc jakoś się udało. Trochę to było chaotyczne. Ale teraz będziemy mieli trochę więcej pod kontrolą przynajmniej. Spokojnie, zaraz to zrobię. Obejdziemy tylko jeszcze ten budynek, dlatego że tutaj mamy jeden sekrecik do odkrycia. Mianowicie tutaj mamy miejsce, gdzie łódź przystaje i znajduje się też laptop, więc zbierzemy dane wywiadowcze.
No i dopiero wbijemy się do środka. Mamy trzy różne punkty oznaczone, gdzie należy dokonać szturmu i za chwilę to zrobimy. Nie mogę za długo niestety biegać, trochę mi się Roach tutaj zmęczył. Ale dobra. Jesteśmy przed wejściem. I uwaga. Tam jeszcze z tyłu ktoś był. Dobra. W takiej sytuacji jak przed chwilą, kiedy nie mamy za bardzo czasu na przeładowanie, można wykorzystać nóż. Ozone, make sure no one leaves for the kitchen. Roger that. Scarecrow, give me a sit rep. No one's leaving to the front of the basement. Office clear. Let's go, let's go! Nadal mamy jeszcze parę pomieszczeń. Target at 11 o'clock. Kurde, tutaj są kolejni. Wow. Tego się nie spodziewałem. Tym razem nie popełnijmy tego błędu, jednak bądźmy przygotowani. Z tyłu. Dobra, na razie opanowane. Zaczynamy tutaj. Mało brakowało. Top 4 clear. Roger that. Top 4 clear. Roach, go with Scarecrow and check the basement for enemy activity. Breach and clear. I'm going. No tutaj rzeczywiście czysto. A przy okazji jest też laptop kolejny. Wydaje mi się, czy widziałem tutaj Strikera. Throwing a stun grenade. Oczywiście, że tak. To teraz ruszamy do piwnicy w takim razie jeszcze. Gdzie jest zejście? O, to jest pytanie. Nie jestem pewny. Gdzieś tu musi, kurczę, być. O, proszę bardzo. Jesteśmy. Jeszcze się skryli. To Ghost tutaj uczynnie na mnie czekał. No ale dobra, teraz opanowana sytuacja. W takim razie szturmujemy tutaj, tylko pozwolę sobie najpierw przeładować. O, to chodziło. Mamy to. Ostatni laptop, jeśli chodzi o tę misję. I teraz ewentualnie można by się zdecydować na jakąś inną broń. Chociaż nie wiem. Tutaj z celownikiem termowizyjnym mamy. Tylko że to bardziej na dalszy dystans właściwie. A nie wiem, czy akurat chcę coś takiego. Na tę chwilę. Wektor. Bo z drugiej strony Striker też by się przydał. Nie wiem, czy teraz też jestem w stanie tak łatwo wrócić do tego, co miałem wcześniej. No dobra, na razie ustawmy sobie to, co mam w tym momencie. I lećmy dalej. Nigdzie nie uciekajcie. Scarecrow, photograph. Roger that. Shepard, this is Ghost. No sign of Makarov. I repeat, no sign of Makarov. Captain Price, any luck in Afghanistan? Plenty. At least 50 hide guns here, but no sign of Makarov. Perhaps our intel was off. Well, the quality of the intel's about to change. This safe house is a bloody gold mine. Copy that. Ghost, have your team collect everything you can for an operations playbook. Names, contacts, places, everything. We're already on it, sir. Makarov will have nowhere to run.
That's the idea. I'm bringing up an extraction force ETA, 5 minutes. Get that intel. Shepard out. Roach, get on Makarov's computer and start the transfer. Ozone, you're on rear security. I've got the front. Go. On my way. W międzyczasie przygotowuję. Task force, this is Price. More of Makarov's men just arrived at the boneyard. Soap, cover me. I'm gonna slot that guy over there and use his radio to tap into their comms. We're going silent for a few minutes. Good luck up there in Russia. Price out. W międzyczasie przygotowuję obronę tego miejsca. To też będzie konieczne. Niech będzie. Jeszcze tutaj. Roach, connect DSM to Makarov's computer. No i teraz możemy działać. Roach, there's an armory in the basement. Better stock up while you can. Makarov's men are going to do whatever it takes to keep us from leaving with his intel. We need to protect the DSM until the transfer's done. Use the weapons caches and set up your claymores if you've got any left. Defensive positions, let's go. Ready to engage. Sniper team 1 to strike team. Be advised, we've got enemy helos approaching from the northwest and southeast. I'm in position. Enemy choppers in 15 seconds. Roger that, 15 seconds. Dobra, jednak pozbyłem się tamtej broni. No i teraz będziemy musieli obronić to miejsce. Dobra, zaczynają tam. Dopóki jeszcze nie są tak blisko, to będę ich tutaj ostrzeliwał, ale już się zbliżają. To ostrożnie, przygotujmy się tutaj, że wejdą za chwilę. Na razie mogę tutaj zabezpieczyć tyły. O kurde. Mój największy problem polegał tutaj na tym, że stałem koło miny, która wybuchła. I to jest tutaj największy w tym momencie kłopot, żeby jakoś tak się ustawiać, aby mieć dobry punkt do ostrzału przeciwników, a jednocześnie, żeby się nie narażać na kolejne wybuchy. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie tutaj spróbuję stąd ostrzeliwać kolejnych. RPG team moving in from the southwest. Got it. RPG team moving in from the southwest. Południowy zachód, czyli tutaj. I'm hit. They're dropping in more troops west of the house. They must be by the boathouse. Cover the west approach. Rzeczywiście widać było gości z RPG-ami. Dobra, potrzebne będzie za chwilę przeładowanie. To już jest nieuniknione. Tylko teraz pytanie, żeby tutaj mnie nie zaskoczyli za chwilę. Okej, weźmy sobie też Strikera. No i przygotujmy się tutaj na to, że za chwilę przyjdą. Jeszcze rzucają granaty. Już są w środku. Przynajmniej niektórzy. Na razie trzymają się, kurczę, z tyłu. A te granaty muszę tutaj być przygotowany. Dobra, Striker się nada. O nie, 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 nie. Niewiele widzę teraz. I'll try to thin them out before they get too close. Recommend you switch to scope weapons. Over. Roger that. Everyone cover the field to the southeast. Move! No dobra, bo z tej strony też idą. Mamy rzeczywiście gości z RPG-ami. Nie, nie mam co wychodzić na zewnątrz. Może jednak trzymajmy się cały czas tutaj, tej strony. Akurat tutaj oczyściłem sobie teren. Dobra, spróbuję ewentualnie wejść jednak na górę chyba. Już tutaj się nawet dostali. Czyli rozumiem, że większość min wybuchła raczej. Wstępni są. Rzeczywiście min żadnych nie widzę w tym momencie.
from the west. Solid, copy. RPG team approaching from the west. Enemy fast attack choppers coming in from the northwest. Got one. Roger that. Enemy helos approaching from the northwest. They're gonna cover the front line. Roach, use your claymores on the driveway and pull back to the house. Tango down. Scarecrow is down. I repeat, Scarecrow is down. Dostajemy informację, żeby korzystać z min, ale ja już je wykorzystałem. Można by tu było pewnie je gdzieś jeszcze zdobyć, zebrać sobie. Ale już teraz może nie będę się na tym skupiał za nadto. Przeładujmy i za chwilę będziemy kontynuować. Cały czas musimy osłaniać, chociaż już jesteśmy bliżej niż dalej, no bo w prawym górnym rogu ciągle widać, ile skopiowano plików. Prędkość też się waha w zależności od aktualnego transferu. Padają jak kaczki. Wróg ostrzelał i zniszczył MPD. Kurde. Bardzo łatwo jest tutaj zapomnieć o tym, żeby przede wszystkim osłaniać tę elektronikę. Więc na tym się jednak, kurczę, skupmy, bo gdzieś tam wyruszyłem do przodu i nagle się okazało, że nie osłoniłem tego wystarczająco dobrze. Biorąc pod uwagę, że jeszcze sporo ich się tutaj kręci, a naszych kompletnie nie widać, to mamy problem. Dobra, może na Strikera teraz zmienić w międzyczasie. Kurde, najgorsze, że ciągle idą następni. Ale w sumie Striker teraz jest lepszym pomysłem. Tango down. Roach, the transfer's complete. I'll cover the main approach while you get the DSM. Move! Dobra, to teraz się tylko stąd wydostać. This is Shepard. We're almost at the LZ. What's your status? Over. We're on our way to the LZ. Roach, let's go! O kurde. Nie jest to łatwe, ale udało się uciec. Spadamy stąd w takim razie. Kurde, czuję się, jakbym uciekał w pojedynkę. Tam niewielu chyba naszych zostało. Będą jeszcze do nas ciągle strzelać. To jest najgorsze. Spróbuję w międzyczasie przeładować broń. Jezu, już tu idą. Już tu idą kolejni. Uwaga. Dobra. Mam nadzieję, że wystarczy mi tutaj. O Jezu, jest jeszcze ich sporo. Naprawdę sporo. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy dam radę. Rzućmy trochę granatów. Ale źle to wygląda, powiem wam. Niewiarygodne to jest. Nie chciałbym już więcej ginąć w tej misji. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Bronimy się za wszelką cenę. This is Viper 2-6, stand by for rocket attack. Over. Roger. Hit them hard on that hill. Make sure they're down. Roger, I'm on it. Coming around. Get up, get up. 2-5-0. Roger, I got them lined up. Gold Eagles on the ground. Watch for snipers on thermal. Over. Good. That's one less loose end. No! Area is sanitized. All targets destroyed. Solid copy. No movement detected. 2-6 going into holding pattern. Ta scena sprawia, że można po prostu znienawidzić Shepherda za to, co zrobił. Nagle zostaliśmy przez niego zdradzeni. Shepard! Shepard! Get down!
Jaka szkoda, że Price się spóźnił z tym cynkiem na temat Shepherda. Dla Roacha i Ghosta to już niestety było za późno. Mimo, że już nie pierwszy raz widzę tę scenę, to tak samo wywołuje ona właśnie taką ogromną niechęć do Shepherda za to, co zrobił. Dawało to mocno w kość, bo jednak zdążyliśmy się przywiązać czy to do sterowanego przez nas Roacha, czy to do towarzyszącego nam Ghosta. Ale niestety, potoczyło się to tak, a nie inaczej. Roach! Ghost! Come in, Ghost! You copy! Does anyone copy? They're dead, Soap. Shepherd's cleaning house. I'm working my way back to you. Shepherd betrayed us. Have to trust someone to be betrayed. I never did. Nikolai, come in. Do you have our location? Da, inbound price. But I am not the only one. You've got Shepherd's men on one side, Makarov's on the other. We'll have to take them all out then. Or let them take each other out. Either way, I'll see you on the other side, my friend. Fabuła wchodzi na najwyższe obroty, a my będziemy mieli okazję wcielić się w Soapa. Trochę jak w pierwszym Modern Warfare, znowu Soap grywalną postacią. No ale tutaj to będziemy musieli bardzo uważać. Tragedia, ilu ich tu jest? Nie wiadomo nawet do kogo strzelać momentami. So, let Makarov and Shepherd's men kill each other off as much as you can. We can use their comms to listen in on their radio traffic. I'm gonna try and contact Makarov. No też prawda, niech się pozabijają nawzajem, ale też muszę jakoś przechodzić dalej. Kurde, znowu padłem, no. Dobra, skupmy się teraz, żeby już nie ginąć więcej, co? Makarov, this is Price. Shepherd's a war hero now. He's got your operations playbook and he's got a blank check. Give me what you got, Shepherd, and I'll take care of the rest. I know you can hear me on this channel, Makarov. You and I both know you won't last a week. And neither will you. Makarov, you ever hear the old saying, the enemy of my enemy is my friend? Christ, one day you're going to find that cuts both ways. Shepherd is using Site Hotel Bravo. You know where it is. I'll see you now. Looking forward to it. Give my regards to Zakayev if you get there first. So, don't get pinned down out there. Keep heading west to the runway area. Nikolai, where the hell are you? Sandstorms around Kandahar, Captain Price. I have to fly around them. I'm not getting paid enough to crash my plane. Ciężko tu się przebić w ogóle, no. Widzicie sami, co się dzieje. Jeśli nie muszę, to nie strzelam do pozostałych. Oni niech się rzeczywiście nawzajem powybijają, a jak zaczynam do nich strzelać, to od razu zwracają na mnie uwagę i koncentrują ogień na mnie właśnie. Dobra. Skoczony. Tędy muszę przejść. Uwaga, 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 tędy spróbuję. Teraz przez ten samolot. Они ракеты, сколько стоят? Твою мать!
Przejść bokiem tutaj może. Obrzeżami trochę. Tam ilu ich jeszcze jest, kurde. I od razu strzelają do mnie. To może też spróbuję z daleka. Jeszcze jeden. Dobra. Muszę się trochę szybciej przebić. Tędy, szybko. Okej. Mamy oba laptopy i teraz uwaga. Jakoś się przebijemy. Mam nadzieję, bo tu już niedaleko celu. Kurde, tutaj jeszcze pojazd opancerzony. Jak ja mam się tam przebić? Chyba spróbuję z innej strony obejść. Może tędy. Dobra. Jeszcze jeden. Przeładuj to szybciej. Okej, tu jest bezpieczniej, chociaż nie. Kurde. Ledwo to wytrzymałem. Dam radę w ogóle przejść tutaj? Czy nie za bardzo? Granat. Może wystarczy. Na pewno nie jeden. Jeszcze kurde granat z tyłu mi rzucili. Dobra, wysadziłem to. O Jezu, jeszcze następny, no. Captain Price! I'm taking off in 1 minute! Dobra, uda się. Nareszcie, kurde, dobiegliśmy. A to absolutnie nie wszystko. Niewiarygodne, co tu się dzieje? Przeładuj to szybciej. Nikolaj, drop the bloody ramp, they're coming in! Vehicles at 12 o'clock! So, rookie's down, take the wheel! Teraz my sterujemy. Dobra, udało się. Na tym kończy się ta misja. Zostały nam bodajże już tylko dwie i właśnie nimi zajmiemy się w ostatnim odcinku tej serii. Zostawcie zatem kciuka w górę, jeśli materiał Wam się podobał. Oczekujcie na materiał wieńczący już tę serię. Cześć!